Cześć kurczaki, z tej strony Kurkoko. Prawdopodobnie zauważyliście, że ostatnio internet zalewają fale takich różnych rzeczy, które ja znam ze swojego dzieciństwa. A mówię tutaj przede wszystkim o bludku, czyli o slime i o fidget spinnerach, czyli takiej zabawce, którą ja bawiłam się, będąc prawdopodobnie w waszym wieku. I ostatnio zobaczyłam coraz więcej filmów i coraz więcej zdjęć z gniotkami, czyli z takimi zabawkami, które, no, jak nazwa wskazuje, gniecie się. A nie wiem, czy wiecie, może nie wiecie, ale można to zrobić niesamowicie łatwo i to z rzeczy, które są w kuchni i prawdopodobnie gdzieś tam u was latają tego słowa szukam. Więc pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dawajcie filmikowi łapki w górę i nie zapominajcie o naszym przyjacielu dzwoneczku. I my możemy lecieć do materiałów. Pokażę wam, jak zrobić takiego popularnego gniotka samodzielnie. Więc lecimy. Aby przygotować gniotka, potrzebujemy kilku rzeczy. Ciepłej wody, ale naprawdę ciepłej, nie zimnej. Skrobi ziemniaczanej i z niczego innego nam nie wyjdzie efekt, który chcemy uzyskać i który oczywiście za chwilę pokażę. Miseczki, w której wymieszamy dwa poprzednie składniki. Widelczyka, który nam w tym pomoże. Balonów i rajstop typu fishnet, ale one są opcjonalne. I pustej butelki. W naszej misce w tym momencie wymieszamy ciepłą wodę ze skrobią, ale skrobię będziemy dodawać tak stopniowo. Proporcje tutaj tak nie do końca są ważne, po prostu musimy uzyskać pewien efekt, ponieważ to, co w tym momencie robimy, to będziemy próbować odtworzyć ciecz nie newtonowską. A teraz słuchajcie, ponieważ jest to coś fajnego i przy okazji czegoś się nauczycie. Każda inna ciecz, w tym przypadku macie wodę, w momencie, kiedy ją próbujemy podnieść czy zgnieść, jest po prostu wodą, jest ciekła. A ciecz nie newtonowska to jest ciecz, która w momencie ściśnięcia zmienia swoje właściwości, robi się twarda. I najprościej jest ją właśnie zrobić ze skrobi ziemniaczanej i ciepłej wody. Ewentualnie podobne właściwości ma zwykły budyń, ale jednak budyniu trochę szkoda. Ponieważ ta ciecz w momencie zgniatania już jako gniotek będzie nam stawiać opór i to jest to, co chcemy właśnie uzyskać. Więc po prostu to mieszamy. Ja przygotowałam sobie mniej więcej tyle wody, ile będę potrzebować i więcej skrobi ziemniaczanej. I po prostu mieszam. Konsystencja powinna przypominać taki klej do drewna albo takie rzadkie ciasto na naleśnika. I kiedy naszą ciecz będziecie w stanie podnieść, czyli zrobić coś takiego, to znaczy, że macie odpowiednią konsystencję. Widzicie? Przestaje naciskać, to zaczyna to się rozpływać. Na tej samej zasadzie właśnie działały slajmy, czy w sumie dalej działają. Więc możecie to też uznać na dwuskładnikowy przepis na slime. Naszą ciecz przelewamy do pustej butelki. Najlepiej zróbcie to nad zlewem. Nasz balon musimy troszkę nadmuchać. W ten sposób zmieści się więcej cieczy i żeby powietrze nie uciekało, po prostu go skręćmy ze sobą. Wracamy do naszej butelki i zakładamy górę skręconego balona. Ok, teraz balonik może się odkręcić, a my przelewamy naszą ciecz do środka. Teraz mogę ściągnąć balonik, tylko róbcie to delikatnie, żeby wam nie zrobił czegoś takiego. Po wypuszczeniu powietrza od razu zawiążcie supełek, ponieważ to wszystko zacznie wam wypływać. Już w tym momencie, jak to ściśniecie, to już poczujecie w środku tą ciecz. I to uczucie samo w sobie jest fajne i tak wyglądały takie gniotki, które kupowałam za czasów swojej młodości.
Jeżeli chcecie, dorysujcie tu jakąś buźkę. I nasz gniotek jest już gotowy. Jeżeli go ściśniecie, to poczujecie ten opór, o którym mówiłam. I jeżeli chcecie, to możecie go wsadzić w rajstopy, właśnie fishnet. I oczywiście nadmiar uciąć. W ten sposób on będzie wyskakiwać tutaj przez te otwory. Więc to też jest fajna opcja. Ja zostanę przy tej bez rajstop, ponieważ tak mi się lepiej podoba, bo po prostu wybrałam za ładny balonik. Gotowy! Teraz możecie się tym bawić, jeżeli będziecie się stresować, na przykład w szkole. Pamiętajcie, jeżeli macie paznokcie tak długie jak ja, to nie ściskajcie tego za mocno, bo balon jednak też ma ograniczone możliwości. I co, podobało Wam się moja taka rada, o której wspomniałam już w filmie? Jeżeli macie długie paznokcie, to uważajcie, ponieważ ja swojego gniotka za mocno ścisnęłam, balon pękł na spodnie. Na szczęście dało się to łatwo wyczyścić, więc ostrożnie z tą zabawką. Ale jeżeli nie chcecie takiego gniotka, to są inne rodzaje, które też łatwo zrobić, a może nawet łatwiej od tego. Więc jeżeli chcecie, to napiszcie mi w komentarzu, czy mam go jeszcze dla Was zrękodzielniczyć, czyli odtworzyć w takich innych propozycjach. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał i klikajcie w dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie nowych filmów. I jeżeli pomysł Wam się podoba i chcecie zobaczyć jeszcze inne zabawki antystresowe, które mogą się przydać w roku szkolnym, to koniecznie dawajcie filmikowi łapki w górę. A jeżeli zrobiliście gniotka czy coś na podstawie innych moich tutoriali, to oznaczajcie to małpką albo przy użyciu hashtagu. Wtedy będę mogła Was znaleźć i ja mam zawsze dużo frajdy, jak widzę Wasze zdjęcia, które powstały na podstawie tego, co ja Wam z rękodzielniczyłam. Więc lećcie robić gniotka, odstresowujcie się, a my widzimy się następnym razem. Pa!